Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Rok, a to jest New News, taki na szybko i niespodziewanie. Myślałem, że będę miał już dzisiaj wolny wieczór, ale wpadł mi w oko trailer gry Medal of Honor Warfighter. To nie pierwszy trailer, wcześniej już mieliśmy okazję zobaczyć inny, ale ten troszkę pokazuje rozgrywki. Rozgrywki przede wszystkim z trybu single player. No i wiadomo, jak to jest z trailerami, one z reguły niewiele mówią na temat gry, oj, pokazują coś widowiskowego i to się udaje, fajnie się to ogląda. Ale jeżeli chodzi o tą grę, to mnie interesuje przede wszystkim rozgrywka multiplayer, mam nadzieję, że będzie udana, a mówię o tym w odniesieniu trochę do pierwszej części gry, w której to multiplayer, mimo że był niezły i mam nadzieję, że moje gameplaye troszeczkę to pokazują, to troszkę poległ w konkurencji z Battlefield Bad Company 2 i Black Ops. No gdzieś ta gra została wydana w takim momencie, że trafiła na starcie Tytanów i nie była w stanie się przebić ze swoim gameplayem. A w zasadzie im dłużej gram, tym mam wrażenie, że ona jest jak najbardziej godna uwagi. Ta pierwsza część gry. No i teraz pytanie jest takie. Jak poradzą sobie deweloperzy z drugą częścią i z multiplayerem w drugiej części? Tym razem znowu mamy starcie Tytanów, Battlefield 3 oraz Modern Warfare 3. To starcie będzie jeszcze trwało przez długi czas. Myślę, że jeszcze rok co najmniej. Pytanie zatem, czy Warfighter, mniejsza z tym, czy uda się tej grze przebić multiplayerowo przez te dwa tytuły? Czy uda się stworzyć, jakąś konkurencję do tych dwóch? Niekoniecznie. Tamte dwa tytuły mają swoich zwolenników, zdecydowanie. Zatem trzeba by się także zastanowić, jak strategicznie do wydania tej gry podeszli panowie deweloperzy, no bo kurczę, chyba zdają sobie sprawę, że ciężko będzie na poziomie multiplayer konkurować, zatem może tym razem włożą więcej wysiłków w single player, w kampanię. Poprzednia gra miała 4-godzinnego single playera, który tak szczerze mówiąc, on był dobry, okej? Okay? Był dobry, fajnie zrobiony, dynamiczny, szybki, ale wtedy, kiedy człowiek miał wrażenie, że on się dopiero zaczyna rozkręcać, to nagle się skończył. Zatem ciekawe, jakie będzie podejście przy tej części gry. Czy kampania będzie ciekawsza niż poprzednio? Właściwie ciekawsza nie musi być. Czy będzie bardziej taka szersza niż ostatnio? No i zobaczymy, jak będzie z tym multiplayerem. Ja na pewno zerknę na tą grę, zerknę na multiplayera. To co do tego możecie nie mieć cienia wątpliwości, o ile można tak powiedzieć. Nie miejcie cienia wątpliwości, jeżeli interesuje was multiplayer Warfightera, to zobaczycie go u mnie, to na pewno. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja patrzę z entuzjazmem, a jakże, każda nowa strzelanina, która potencjalnie może dostarczyć nam rozrywki, jest dla mnie interesująca. Cóż, dzisiaj to wszystko, życzę wam zatem dobrej nocy, bo mniemam, że ten film dostaniecie już dosyć późno, zatem dobranoc, słodkich snów i tyle, pa pa!